Wojtku, przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie nas w Centrum Weterana, za to wszystko, co Pan robi dla weteranów. Przez wiele lat właściwie zapomniano o weteranach. Pan tą pamięć odnawia. Dziękuję za gościnę. Chciałbym przywitać i podziękować organizatorom, Krzysztofom, panu generałowi Woźniakowi za obecność, ale przede wszystkim chciałem przywitać rodzinę mojego przyjaciela Zbyszka. Właściwie patrząc na pomnik Zbyszka Wydryka, człowieka, z którym rok spędziłem w jednym pokoju i nawet nie zdążyliśmy się pokłócić, a później jeszcze działaliśmy razem wspólnie podczas misji w Kosowie. Krótkie wspomnienie. 20 lat temu było trochę cieplej w Kosowie niż tutaj. 40 stopni, gotowaliśmy się, patelnia, a jednocześnie ci ludzie, którzy przyjechali, wy wszyscy wzięliście się od razu za robotę. Było mnóstwo pracy logistycznej, szczere, przeniczne pole. Decyzją waszego dowództwa, czyli Tomka i moją, rozmieściliśmy się w szczerym polu, a nie w zurbanizowanych obiektach. Po raz pierwszy w Wojsku Polskim budując bazę od podstaw. Po raz pierwszy wykonując natowską misję na znak tego amerykańskie dowództwo zaakceptowało, a Kurt Price wypracował specjalną monetę, która znajduje się w amerykańskiej Częstochowie, która znajduje się również w jednostkach na Litwie czy na Ukrainie. Monety, która pokazuje pierwsza polska misja w NATO. I First Special US Special Forces Department, Detachment, który z nami współdziała. Warto to podkreślić. 20 lat temu byliśmy pierwsi, którzy realizowali tą misję. Dlaczego my? Bo kto jak nie 18 Batalion Desantowo-Szturmowy. Tak naprawdę trochę szczurów nam uciekło z tego okrętu. Niektóre pojechały do Libanu, bo tam było cieplej albo wygodniej. Niektóre odeszły ze stanowisk. Tym bardziej jestem wdzięczny Wam za to, że w tej trudnej chwili prawdy, tej chwili kryzysowej, kiedy naprawdę nie liczyliśmy pieniędzy, tylko chcieliśmy coś zrobić dla ojczyzny, byliście tam i daliście z siebie 100% i jeszcze trochę. Ogromne problemy logistyczne, ogromne wyzwania i wspaniała robota. Nie jestem w stanie wszystkich imieni tu wymienić. Ale to, że dzisiaj jestem generałem, to jest Wasza robota. Wasza, bo to Wy żeście tą robotę zrobili. Każdego z osobna. Szczerze mówiąc, nie znajduję wyrazów uznania i wdzięczności za to, z jakim zaangażowaniem realizowaliście tą misję. Zdarzały nam się błędy, potknięcia, ale wtedy pracowaliśmy 200%, a nawet nie 100, jeszcze więcej. Specjalna grupa kadrowa dowodzona przez Tomka przechodziła w rejony, które były poza postanowieniem prezydenta. Po to, żeby tropić bandytów, którzy porwali, po to, żeby handlować organami ludzkimi. Wiele wspomnień z pewnością nas tutaj spotka. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Chciałbym tu, w tym miejscu, teraz ogromnie Wam podziękować za to, że, co żeście zrobili. Jestem dumny i uważam, że każdy z Was ma prawo do dumy z tego, co osiągnął. Serdeczne pozdrowienia dla tych, którzy nie mogli dojechać i ogromne wyrazy szacunku dla tych, którzy za to nasze bojowe doświadczenie zapłacili żołnierską krwią. Zbyszku, cześć swojej pamięci.